dzień dobroci, ręce do góry i wszyscy mamy ślep łama. Oj. Dzień dobry. Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Ej, 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 tylko bez plucia na chodnik, dobra? Słuchajcie, to były czasy. Dalej mamy takie czasy. To wszystko zależy od nas, od naszej wolności. Od naszej pogody ducha, słuchajcie. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Miłego dnia wszystkim życzę. My zaczynamy dzisiaj nowy projekt. Stary projekt jeszcze wymaga doszlifowania, ale to nie z naszej winy, go nie skończyliśmy, ponieważ nie dojechały materiały. Nasza ulubiona firma kuchenna Ren zadbała o to, żebyśmy nie mieli wszystkiego na czas. Więc wrócimy tam, jak tylko coś dojedzie. Słuchajcie, jest super, jest piękna pogoda, my zaczynamy nowy projekt, zobaczcie jakie jest pięknie! Ja dzisiaj szybko postaram się skończyć ten dzień, zrobić co muszę, bo jadę na kemping maluchem, słuchajcie. Także atrakcja co nie miara, nie mogę się już doczekać. Nie wiem, czy mi się dzisiaj to uda dojechać, czy jutro z samego rana. To wszystko zależy od wielu czynników, ale na pewno tam będę moim maluszkiem. Także taki weekend przede mną. Mam nadzieję, że przed wami też piękny weekend, pełen atrakcji. Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć. Kolega mi wysłał, dzień dobry, jeszcze raz. Ja już wyjechałem z Faran, to nie jest źle. Kto się domyśla, to się domyśla. Ale normalnie mam wariatów, słuchajcie, na grupie. Oh my god, co za dźwięk. Także... Oh my god, oh my god. Słuchajcie, nie wiem co mam powiedzieć. O nie, no nie. Ja myślę, że za dużo słońca, co niektórzy doświadczają. O nie, witamina D, jak za mało źle, jak za dużo źle. Słuchajcie, jestem w drodze, za 20 minut powinienem być na miejscu. O kurde, grubo, grubo. Pozdro. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na pięknym ogródku u fajnej pani i powiem wam, co mamy do zrobienia. Trochę tutaj taki ten, nie na te płytki, na te płytki jadę chyba. Żeby bliżej domu było, nie? Bo tutaj to coś jest. Mamy tu takie konserwatorium dobudowane do ala garażu. Nie wiem co to jest. Pokażę wam najpierw to z zewnątrz. I to wszystko musimy właśnie zdjąć. Naszym planem głównym jest dobudowanie budynku z drewna do tego kształtu, który jest. I wykończenie go z slatami, tak jak to. Czyli płyta OSB w środku i trochę izolacji. Dach przykryty od spodu, super, prosta konstrukcja. Tutaj musimy pobudować szopkę, zerwać ten beton, wylać nową płytę w całości, gdzieś dotąd miała być wstępnie, tutaj, dotąd, co nie? A teraz będzie dwa razy większa, dzisiaj pani właśnie nas o tym poinformowała, więc fajnie, od pierwszego dnia mamy zaplanowaną pracę na 3 tygodnie, ale już jest więcej roboty. Więc cieszy mnie to bardzo, ale sobie damy z tym radę, więc zrobimy sobie tutaj szopkę z pergolą.
głównie na storage, wiecie, no taka typowa szopka po prostu. W środku to, co widzicie tu konserwatorium, właśnie to zniknie. Podłoga zostaje. My do tej podłogi tak naprawdę się tylko kawałek może tam dolejemy czy coś, żeby ta konstrukcja, którą będziemy robić, nie była w takim dziwnym kształcie, tylko w kwadracie. Tu w środku nic nie robimy oprócz dwóch elektrycznych grzejników, które będą dodane pod okna. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to tylko, tak jak nie wiem, czy wspominałem, na zewnątrz ta część dachu, która jest teraz doświetlona za pomocą tych karbonowych płyt, plastiku, cokolwiek to jest, to będzie trzeba to zdjąć, położyć normalnie slate'a, żeby ten dach wyglądał jak cały. I od spodu obrobimy to, słuchajcie, izolacją te wszystkie joysy i płytą OSB, żeby trochę ocieplić ten budynek. Oczywiście będziemy musieli powyjmować te cegły, chyba że tu wystarczająco jest powietrza, chyba tak, to nie będziemy musieli. Tutaj dorzucimy 2-3 cm kingspana i opłytujemy to wszystko, nie? Musimy tylko zwrócić uwagę, żeby tam później wentylacja była też górą, przy samej górze. Także taka praca, jeżeli chodzi o tą szopkę. Tu widzimy, jakiś kwiatek rośnie. To coś, jakiś kwiatek jej się tutaj dostał. Trzeba będzie tam zajrzeć z tamtej strony. Coś dużego tam musi rosnąć. O, lepiej, żeby później to nie rosło do środka dachu, nie? Co? Po całej ścianie. Także głównie to mamy tu konstrukcję z drewna, trochę zabawy, musimy poprzenosić rzeczy. Niektóre będą musiały zostać tam w rogu, je poukładamy, żeby jak najwięcej mieć przestrzeni do pracy. Co tu się dzieje? Jakiś krzaczek. No, trzeba będzie tam wejść i to oczyścić. Tyle. Poza tym ten kabel, który tu idzie po płocie, ten płot się ostatnio przewracał, on został naprawiony od sąsiada, tam słupki zostały betonowe wkopane, takie jak, zaraz wam pokażę, jak tutaj, jeden jest z tej strony, nie wiem dlaczego jeden jest tu, a reszta tam, coś takiego, uratowali po prostu płot, bo z tymi płotami jest tak, że cała góra, ona zazwyczaj jest ok, z drewna, a przy samej ziemi po prostu zwyczajnie drewno butwieje od wilgoci i szkoda po prostu materiału, więc oni wkopują betonowy słupek i łączą z tym, co jest dobre. No i będzie trzymało następne kilka lat. Więc jeżeli chodzi o ten kabel, to jest taka koncepcja, żeby go schować w ziemię tutaj. Czy to się uda? Nie wiem jeszcze. Będziemy musieli pogadać z elektrykiem. Także to będzie ogarnięte. No i co? Wynosimy graty. Pani za chwilę zrobi kawę. Lecimy. Let's go. Dobra, mamy miejsce, słuchajcie. Jeszcze tylko te drobiazgi właśnie. Co to są? Jakieś elementy zbrodni. Super. Musimy pochować wszystko w jeden róg. I mamy więcej miejsca do pracy. Gdzie ten? Rozbieramy to łamiąc. Słuchajcie, nie chce nam się już tego skręcać, bo to jest second hand, się okazuje. Albo i dalej hand. I po prostu nie mam już na to sumienia. Mamy to w dupie. Dobra. Co by byście we mnie zrobili? Co, ja tego się obawiam jednej rzeczy. Podkujemy to, to też widać, będą krótkie, nie? No tak, na pewno.
będzie je dorobić, pewnie jakąś deską czy coś. Dobra, mniej więcej jak widzieliście się zaczęło, ale tak się skończyło. Bo się przewróciła kamera i tak leżała, o tak tu. Dobra, budki nie ma, trzeba pozamiatać. Idę do sąsiadki pozbierać slejty, bo trochę poleciały jak wybijałem tam. A ja idę po miotę. No i tyle. Tu coś. Tu są cudawianki, chłopie. To coś też trzeba będzie zerwać ogólnie. Co to jest? To jest jakiś, nie wiem, blacha. To i tak nie będzie nam potrzebne. To jest blachowy LED. Blachowy LED. Blachowa dekoracja. Uważaj, bo to ostre, pizdziec. Dobra, idę posprzątać ze strony sąsiadki. Dobra, my swoje dzisiaj tu wykonaliśmy. To, co miało być rozebrane, jest rozebrane, oczyszczone. Musimy zrobić plan z panią właścicielką, czy zostawiamy ten kształt, czy co robimy, bo tutaj beton jest wylany z membraną, co prawda okazuje się, ale w takim kształcie, jakim jest, więc jeżeli chcielibyśmy tutaj teraz z budynkiem się zrównać, to musimy tutaj zrobić resztę jakiegoś wypełnienia, albo beton, albo podmurówkę, ale nie wiem, zobaczymy. Na pewno też rozwiązać ten problem łączenia membrany, czyli będzie musieli podkop zrobić jakiś i podlać to z membraną, żeby później nie było jaj. Poza tym też musimy taką wylewkę mniej więcej zrobić tutaj. Też musimy określić wielkość i w poniedziałek od razu albo szalunek tutaj przygotujemy, albo będziemy to wykopywać. Bo jest taka opcja, że możemy to podnieść z 12-15 cm do góry ponad wysokość gruntu, ale musimy uzgodnić to z naszą właścicielką. To będzie wyglądało mniej więcej wtedy tak jak tutaj. Będzie ponad ziemią. Nie będzie tak ciągnęło, wiecie. Także no i tyle. Lecimy z tym. Buda rozebrana. Wszystko leży bokiem. Cacy. Let's go. Jedziemy tam plinfy montować. Zanim dojedziemy, to powinny już dojechać, bo taki jest termin, że 12.30 mają dojechać. Także zobaczymy się na kuchni za chwilę. Let's go. Dobra, porozmawiamy z klientką, cieszy mnie to bardzo. Ona to jest niemożliwa, nie? Pierwszego dnia dodała nam dwa razy większą szopkę. Już zmieniła zdanie oczywiście, że ta szopka jednak nie będzie dwa razy większa, tylko trzy razy większy beton. No tak, no spoko, nie? Tylko ja jej powiedziałem, słuchaj, musimy to ustalić teraz. Ja muszę wiedzieć dokładnie, co mamy do zrobienia, bo ja muszę mieć plan. I od dzisiaj, dobrze, że dzisiaj zaczęliśmy, od poniedziałku ty mi mówisz, Rafał, podjęłam decyzję, ja ci mówię, ile za to wszystko dodatkowo i lecimy. I ona powiedziała, dobrze, tak jest, powiedziała, bo ja też mam taki angielski, trochę, wiecie, wojskowy. Jestem taki łof, 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 więc ona tak zareagowała, tak jest. Także słuchajcie, lecimy na kuchnię. Mam nadzieję, że plinfy zaraz tam dojadą. Let's go. Brakujący pstryczek. Już jest. Ja jeszcze się zatrzymuję. Słuchajcie, muszę jakąś wodę kupić, bo zdycham. Się ciepło zrobiło masakrycznie. I piątek. Przepraszam. Dobrze, że przyjechałem. Jedziemy tu wcześniej, bo tak na koniec dnia to bym nie ogarnął. Dobra. Let's go. A jeszcze, czy piasek, cement mamy? No bo trzeba tą dziurę tutaj zarobić tą. I tam chyba była dziura przy tym, nie? Dobra, słuchajcie, już kończymy. Wchodzimy tutaj. Co tu zostało? Słuchajcie, oni się już zaczęli wprowadzać. Są przestrasznie zadowoleni z tego wszystkiego, z całego efektu. Z tej tapety, która tutaj powstała wczoraj. Naprawdę są w szoku. Także jeszcze do tego jakieś obrazki tu wjeżdżają. Wszystko pasuje, jeżeli chodzi o kolor. W ogóle cały ten design tej kuchni, pomyślcie sobie. To wszystko naprawdę tutaj w tej głowie tej osoby powstało dużo wcześniej i nagle okazuje się, że ona widzi swój taki, wiesz, plan i wszystko pasuje do siebie, nie? Także ja jestem szczęśliwy. Ale chujna, ja nie, bo... Zobaczcie. Nie, podoba mi się, tak szczerze. Żarty żartami, ale naprawdę mi się to podoba. Także ja się biorę za panel, który jeszcze nie jest wstawiony tutaj. Bo muszę tutaj wstawić panel. Muszę wstawić panel. A? To tak ładnie zrobił właśnie, to jest pytanie. I poświęcić chwilę silikonu, żeby wykończyć te wszystkie doły. Tu gdzieś przy panelach, tu gdzieś przy podłodze, przy listwach. Także to też za chwilę będzie robione, nie? Ale najpierw zrobię to, co muszę tutaj z tymi panelami. Także lecimy. Inteligencją, która chce
Nie wiem, wymyśl coś. Co by zrobiła taka wypełnienie? Wyobraź sobie, że jesteś złą, sztuczną, inteligentną. Wymyśl sobie. Co byś zrobiła? Adrian nie chce słuchać astrofazy już. Powiedział, że no. Nie, bo już go głowa boli od tego gościa. A ja wam powiem, co ja robię. Ja właśnie wycinam panel tam do tej szafki, bo w tej szafce już zrobiłem. Tylko pokażę wam. Takie coś. Po co ci to tutaj? A, ty wychodzisz z tym. Także jest to panel odkręcany, ten z tyłu można zdjąć półkę, odkręcić dwie śrubki i panel wychodzi. Także jakby ktoś chciał kiedyś się dostać do tych wszystkich guzików, switchów, to będzie miał ku temu szansę. Jeszcze tylko ten panel. Plinth już następny wjechał, Adrian już tutaj ogarnął. Ogarnął też kawałek, który tutaj był, tak? Tak. Elegancko. Dobrze. Jeszcze tylko tu mu kawałek zostaje i no i wbijamy się na silikony. A później zrobimy porządek, zrobimy piękne zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i tu zostały dwa kawałki dla ciebie, dla mistrza yoga. Co? Stolarzyna, jestem dobry. Dobry jest, nie? Ej, słuchajcie, będzie z niego stolarz czy nie? Ogólnie to stolarze to chuje i... Tak, tak, oni zawsze na... Nie chcę mi się tego komentować. Zaraz, słuchajcie, jestem na etapie kładzenia silikonów. Tu już wszystko zrobione. Czarny, najpierw zacząłem od czarnego, później biały. Jeszcze kibelek został mi, bo to jest mała przestrzeń, biały dookoła podłogi. Tu zaczynam od białego, czyli tu kawałek i tutaj wpadam na białe. Jak zrobię białe, wpadam na clear. Ostatni touch. Pedro. Dobra, słuchajcie, trzeba się pochwalić. Sorry. Wytracę kamerę, bo ona może być lekko dotknięcia przeze mnie. Tak to wygląda, słuchajcie. Gdy w tej pracy jest złożonej, to tylko wy możecie powiedzieć ci, co oglądaliście nas ostatnie 4-5 tygodni. Także tak to wygląda, słuchajcie. Tu była kiedyś ścianka, już jej nie ma. Milion światełek, tapeta na koniec, która piękna wjechała. Także naprawdę, zobaczcie, ile tu jest drobiazgów, pierdół. Klimfy, które jeszcze dzisiaj wjechały z dwoma wentylacjami. Także silikony, pralka, zmywarka. Wszystko jest pięknie, działa. Już są rzeczy w szopie. Kosz tutaj jest. To nie? Lodówka jest w tej szafce, mieliśmy przygodę z tą szafką, bo musieliśmy ją wycinać, także wszystko ładnie tu poszło. Zamrażarka, jeszcze nic w niej nie ma, milion światełek, słuchajcie. Światełko, trzy światełka nawet tutaj żeśmy dorzucili. Po zamknięciu wyłącza się wszystko. Pięknie to wygląda, słuchajcie, ja jestem happy. Dużo pracy nas to wszystko kosztowało, żebyśmy doszli do tego momentu od przewrócenia ściany, zrobienia hydrauliki, rury gazowej, w ogóle masakra, ten grzejnik, który tu był jeden, podpuściliśmy tam, tu jeszcze jest plinth heater, w tym wszystkim, dlaczego jakby im było zimno w tej sekcji, zawsze mogą sobie podgrzać tą część, no problem. Muszą zamontować sobie jakiegoś doorstopa, na razie tylko tak taśmą kleiliśmy im. Tu podłoga wjechała, tu korytarz był cały obmalowany, sufit, kibelek, retro. Zobaczcie, jak to wygląda. Lampa jest oryginalna z tego domu, słuchajcie. Dlatego ona tutaj jest.
Siemano, siemano. Płyteczki dojechały wczoraj jeszcze. Naprawdę, taki wiecie, pierdoły, nie? I one robią robotę. Grzejnik, któryśmy też wymienili. Także, no tak to wygląda, słuchajcie. Mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zaczynam robić jakieś filmiki na Instagrama, bo będę musiał porzucać masę update'ów. Tu jeszcze jest szafka. Przecież jeszcze. Także storage'u to mają w porównaniu do tej kuchni, która była, to nie wiem, kiedy oni to zapełnią. No, mam nadzieję, że są zadowoleni, tak jak ja, z tej klasy. Że wszystkie gniazdka były wymienione, więcej światełek doszło, tu jest 6, tam jest 7, plus te pendanty. Żegnam się z wami, słuchajcie. To był długi dzień dla nas, jak w piątek chcieliśmy to dzisiaj skończyć, żeby też się rozliczyć z klientem i te drzwi jedyne, do których będę musiał wrócić, bo była skaza na tych drzwiach. Tu nie wiem, czy światło widać, bo ja tu pędzlowałem tym kolorem, ale wymienimy te drzwi. Także będzie pięknie. Dziękuję wam bardzo za supporty. I za miłe słowa. Miłego weekendu wam wszystkim życzę. I do zobaczenia we wtorek, bo w poniedziałek, przecież jeżeli będę nagrywał, to we wtorek. Także miłego wieczoru, nie i poranka, kiedykolwiek to oglądasz. Ja mam nadzieję, że wam się to wszystko podoba. Pozdro. Cześć.